Mamy pierwszy dzień maja. Zapowiada się bardzo ambitny dzień. A jedno jest pewne, na pewno zrobimy dziś podsumowanie miesiąca, plany miesięczne i budżet na maja właśnie. Pewne jest jeszcze, że mamy dziś całkiem piękny i słoneczny dzień. Dzień, który dla wielu jest wolny, jest ustawowo wolny i po prostu nie pracują. Niektórzy klienci, no nie mogę się już z nimi dogadać od początku tygodnia, bo mają wolny cały tydzień. Widzę też, że ludzie w okolicy chyba świętują, bo jest już po godzinie 6, a dopiero dwa auta przyjechały drogą. Także ludzie też nie pracują. I przepracowałem prawie 3 godziny dla klienta. Teraz przechodzę na listę zadań w Nozbe. No i jestem już po podsumowaniu finansowym. Jest budżet na maj, jest podsumowane przychody firmowe, prywatne i wydatki z kwietnia. Teraz plany miesięczne na maja i podsumowanie kwietnia. Dotarliśmy do najstarszego miasta w Polsce. Tak w ramach zachęty możesz zgadnąć w komentarzu, jakie to miasto, bo to takie, no, takie pytanie trudne, nieoczywiste dla wszystkich. 2 dni temu przerabiałem szkolenie od Milka na temat produktywności. Jedna z lekcji mówiła, żeby w jednym czasie aktualnie przerabiać tylko jeden kurs, jedno szkolenie. No to też dziś postanowiłem nadrobić moje 3 szkolenia, żeby skończyć chociaż jeden etap jakiś i żeby no nie mieć zaległości właśnie. Więc teraz tak może trochę nie na temat, trochę z różnych beczek, ale powiem o kilku rzeczach, które się nauczyłem dzisiaj. Dowiedziałem. Najbardziej odkrywcze, a jednocześnie najbardziej oczywiste było, jak dowiedziałem się od Bogusza, że poprzez budowanie kontentu mogę tam zbudować społeczność, to oczywiste, ale formą na przykład takiego dotarcia do społeczności może być podcast. No to też nic odkrywczego. Tylko że podcast ma to do siebie, że mogę zaprosić do niego gościa, eksperta, specjalistę, który zna się na jakiś temat, a tych ludzi jest masa. Mi się już, można powiedzieć, wyczerpały tematy na bloga i no, tak nie do końca mam już co pisać, nie wiem, tak brakuje inspiracji. Gdybym mógł takich gości zapraszać, oni dzieliliby się wiedzą i robili za mnie w zasadzie tą treść. I dalej. Podcasta można nagrywać również w formie wideo. Tam miniaturkę moją, miniaturkę gościa, audio podłożyć i wrzucić to na YouTube'a. I już jest druga forma. Trzecią możliwością zrobienia z podcasta to jest wpis blogowy, czyli treść. Transkrypt po prostu, przypisać to, zredagować i wrzucić na bloga i mamy potężny artykuł wiedzowy. Wiedza pochodzi od kogoś, kto się na tym temacie zna. I teraz upraszczając, wystarczyłoby przeprowadzić, trochę się przygotować i przeprowadzić taką rozmowę, godzinę, dwie, półtora. Godzinę, półtora, dwie. I, no i potem w zasadzie tylko wrzucić wideo, wrzucić podcast, zrobić transkrypt, co można by było oddelegować asystentce. No. Dalej w kolejnym kursie o biohackingu właśnie dowiedziałem się, że można zrobić coś takiego i to może mieć pozytywny wpływ, co chcąc, nie chcąc, mniej lub bardziej świadomie od jakichś 2-3 tygodni właśnie praktykuję, czyli zrobić sobie w ciągu doby taki blok żywieniowy, to się chyba nazywało. Czyli jemy na przykład tylko w ciągu 6 godzin czy 8 w ciągu doby. Na przykład tak jak ja od 12 do maksymalnie 20. Mnie się wydaje, że już pierwsze efekty widzę, ale to jeszcze troszkę za wcześnie, żeby się z tym dzielić. Kolejną kwestią jest zadbanie o dobry
sen. A dobry sen to taki, gdzie na przykład wieczorem nie trenujemy, nie mamy wysiłku fizycznego, żeby nie pobudzać tam jakichś hormonów. Godzinę przed snem nie patrzymy się w telefon, w komputer czy tam tablet na przykład, żeby unikać bezpośrednio takiego zmęczenia i tego niebieskiego światła. No, a jeszcze odnośnie unikania niebieskiego światła, warto na godzinę, dwie godziny przed snem nosić sobie okulary, które to światło filtrują i ono nie dociera do naszych oczu. Wtedy podobno ten sen też jest lepszy. Więc nie zdziw się, jeśli za tydzień, dwa, albo za miesiąc, albo dwa będę tutaj pod wieczór występował właśnie w okularkach takich stylowych, pomarańczowych. I jeszcze jedna rzecz mi się zapamiętała, żeby podczas snu pozbyć się wszelkich światł, nawet najdrobniejszych LEDów, nawet najdrobniejszych diod gdzieś tam, które świecą, żeby była totalna ciemność. Tego akurat nie praktykuję, myślę, że to wypróbujemy jeszcze dziś. I to był bardzo dobry, efektywny dzień. Znów mam dziś prywatnego kierowcę, więc mogę się zająć montowaniem vloga. Tymczasem na dzisiaj kończymy. Widzimy się prawdopodobnie jutro.